Rozmowa dnia. Gościem Sygnału Dnia jest Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Radiowej Jedynki. Dzień dobry, panie redaktorze. Na początek pytanie polityczne. Zbigniew Ziobro wczoraj w Polskim Radiu 24 powiedział, że Solidarna Polska nie poprze projektu prezydenckiego w sprawie zmian w Sądzie Najwyższym. Pytany o przedterminowe wybory powiedział, że to jest jedno z rozwiązań przewidzianych w Konstytucji. Dzisiaj Gazeta Wyborcza pisze na swojej jedynce, że jest przeciąganie liny w Zjednoczonej Prawicy i stawką jest koalicja rządząca. Czy w Prawie i Sprawiedliwości rozważa się przedterminowe wybory? Przede wszystkim każdy ze stronnictw tworzących Zjednoczoną Prawicę ma prawo do swojego zdania. Rozumiem, że pan minister Zbigniew Ziobro wyraził opinię i zdanie Solidarnej Polski ważne w dniu, we wtorek wieczorem. Dzisiaj, czy w środę wieczorem, dzisiaj natomiast to zdanie może się zmienić, ale to jest normalna ewolucja stanowiska politycznego. Zaś dzisiaj, co jest dla Polski najważniejsze? Dla Polski dzisiaj najważniejszy jest problem związany z konsekwencjami wojny za naszą wschodnią granicą z Ukrainą. Dzisiaj dla Polski ważne jest to, czy utrzymamy obecny poziom zatrudnienia. Dzisiaj dla Polski ważne jest to, czy Polska poradzi sobie z ogólnoeuropejską, ogólnoświatową inflacją, ze zbliżającym się kryzysem gospodarczym, czy z jego symptomami. To jest dla nas dzisiaj najważniejsze. Zaś co do wyborów, zawsze mogą być wcześniejsze wybory. Jeżeli 2/3 Sejmu zgodnie z Konstytucją tak postanowi, jeżeli będzie taka wola polityczna, to oczywiście może być skrócona kadencja Sejmu. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, dzisiaj odpowiedzialni politycy robią wszystko, ażeby rozwiązać problemy dla Polski najistotniejsze, pomóc rozwiązać problemy naszym sąsiadom, szczególnie w tak trudnym czasie. Panie ministrze, ale dzisiaj to w takim razie może pan potrzebna tylko... potrzebna jest stabilność. Aha, mówi pan, że jest potrzebna stabilność. Czy w takim razie wobec tych zagrożeń, które pan wymienia, no oczywiście wojna, także pan mówi o zagrożeniu kryzysem gospodarczym, inflacja, problemy ekonomiczne, w takich okolicznościach się nie organizuje wyborów, tak pan by powiedział? To może inaczej. Rozpocznijmy ponownie. Polsce potrzebna jest stabilność. Musimy mieć czas na rozwiązanie najważniejszych dla Polski problemów. Dzisiaj kierownictwo rządu, dzisiaj pan premier Morawiecki, zapewniam pan premier Kaczyński, nie mówią o wcześniejszych wyborach, tylko mówią o tym, jak rozwiązać problemy najistotniejsze dla polskiego państwa, a problemem najistotniejszych dla każdego obywatela Rzeczypospolitej jest stabilność w najbliższym tygodniu, w najbliższym miesiącu, w najbliższym roku, w określonej, dającej się przewidzieć przyszłości. Panie ministrze, to porozmawiamy o kwestiach związanych też z funduszami. No, z tych funduszy także realizowane są projekty na przykład budowy dróg. I chcę pana zapytać, w co gra właściwie Komisja Europejska? No bo z jednej strony słyszymy deklaracje o tym, że docenianie, że Polska przyjmuje uchodźców, że ponosi też ten ciężar finansowy, no oszacowany też przez rząd na 26 miliardów złotych tylko w tym roku, a tymczasem Unia zabiera Polsce fundusze. Już pierwsza transza wraz z odsetkami w łącznej kwocie 15 milionów euro została potrącona z programu operacyjnego Wiedza Edukacja. Mówi się także o tym, że będą kolejne potrącenia. To wszystko w związku z tym, że w odpowiednim czasie nie wygasiła Polska kopalni w Turowie. Mają być potrącenia także z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym na budowę dróg. O co tu chodzi? Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi w tym przypadku o wpływy, o próbę wpłynięcia na decyzje polskiego rządu, na autonomiczne decyzje zagwarantowane dla Rzeczypospolitej, zagwarantowane dla naszego rządu. Jest to taka siłowa próba wymuszenia wręcz na Rzeczypospolitej z przyjęcia zdania, czy wymuszenia decyzji, które są rekomendowane, rzekłbym bardzo delikatnie, przez Unię Europejską, wymuszane praktycznie na polskim rządzie, wymuszane być może i na polskim parlamencie. Z jednej strony, jak pan słusznie zauważył,
wielkie uznanie dla Polaków, dla polskiego społeczeństwa, dla polskiego rządu za tą postawę jakże ważną, taką czysto ludzką w stosunku do Ukrainy, w stosunku do uchodźców Ukrainy, bo przecież trzeba pamiętać, że Ukrainie pomagamy również bezpośrednio na Ukrainie, a z drugiej strony ta próba wręcz szantażu. Ale wymuszenia czego? Wymuszenia czego, panie ministrze? W zakresie między innymi realizacji inwestycji drogowych i zrobimy wszystko, ażeby brukselscy urzędnicy nie doprowadzili do tego, że w Polsce dalej Polacy będą jechali częścią dróg niebezpiecznych, nie będą mogli dysponować drogami przewidywalnymi, bezpiecznymi, tak komfortowymi, z jakich korzystają Niemcy czy Austriacy. Polacy mają do tego prawo, a my zrobimy wszystko, żeby to prawo wyegzekwować. Panie ministrze, to jedno pytanie, bo pan mówi o tych wymuszeniach, być może na polskim rządzie czy parlamencie. Ale czego dotyczą te wymuszenia w takim razie? Te wymuszenia akurat dotyczą rozwiązań w polskim prawodawstwie, Te wymuszenia dotyczą między innymi takich decyzji, jakie Komisja Europejska, życzy sobie w stosunku do Turowa. No więc to ma być tak, że te najważniejsze decyzje kierunkowo ustalane miałyby być w Brukseli, a podejmowane w Polsce. Ja tego nie rozumiem i tego nie dopuszczam i na pewno nie dopuszcza do tego nikt, kto rozsądnie traktuje i odpowiedzialnie traktuje sprawy Rzeczypospolitej. Panie ministrze, można przeczytać, że ambasadora Deszczyca, ambasadora Ukrainy w Polsce, który mówi, że wspólnie z rządem pracujemy nad programem budowy mieszkań dla Ukraińców. No w jakiejś perspektywie też polskie przedsiębiorstwa będą korzystały z pracowników ukraińskich, którzy tutaj zostaną w dużo większym zakresie. Wiadomo, że polscy przedsiębiorcy zgłaszają potrzeby rąk do pracy. I ambasador mówi tak, staramy się pozyskać środki unijne na ten cel. Czy pan w jakichś rozmowach też uczestniczy na ten temat? My stale koncentrujemy w Ministerstwie Infrastruktury swoją uwagę na inwestycjach drogowych, na inwestycjach kolejowych, na inwestycjach w transporcie lotniczym, jakże ważnych inwestycjach w obszarze portów morskich, w obszarze wszystkich tych obiektów, które zabezpieczają nas przed powodziami. To jest dla nas dzisiaj kierunek strategiczny. Cieszę się, że Ministerstwo Rozwoju, w stosunku do polityki mieszkaniowej, budownictwa mieszkaniowego prowadzi takie rozmowy z Ukrainą. Natomiast jedno jest pewne, jak pan powiedział, jak wszyscy wiemy, Polsce brakuje rąk do pracy w budownictwie, bo przecież dzisiaj jednym z powodów trudnej sytuacji w budownictwie jest odpływ pracowników z Ukrainy, którzy wrócili do swojej ojczyzny, aby bronić Ukrainy przed rosyjską agresją. Szacuje się, że chociażby w samym budownictwie to jest około 30 do 30% pracowników. Szacuje się, że w transporcie samochodowym to jest w transporcie towarów jest to około do 40% pracowników. Także w kontekście braku rąk do pracy obecność czy zaspokojenia potrzeb pracowników na budowach, w transporcie, obecność pracowników z Ukrainy ma, nie powiem kluczową, ale bardzo istotną rolę, aby zrealizować bardzo ambitne plany. Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury, jest gościem Sygnału Dnia. Ciąg dalszy naszej rozmowy na portalu Polskiego Radia i w mediach społecznościowych Radiowej Jedynki. Panie ministrze, no właśnie, pan uprzedził moje pytanie związane też ze stanowiskiem Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, którzy wskazują na ten odpływ pracowników ukraińskich, którzy wrócili też po to, żeby uczestniczyć w wprowadzeniu wojny. No tak to trzeba powiedzieć. Mężczyźni przecież zostali powołani do wojska. Pan mówi, że ten odpływ, jeżeli chodzi o sektor budownictwa, to nawet może być 30% pracowników. Czy jeżeli chodzi o te budowy dróg, czy te projekty, które są przewidziane, są zagrożone? 30% pracowników, którzy
wyjechali, pracowników z Ukrainy, którzy wyjechali bronić swojej ojczyzny, swojego państwa przed agresją rosyjską, to wielkość podawana przez pracodawców. My jesteśmy w stałym dialogu z branżą producencką, czyli z producentami materiałów budowlanych niezbędnych do tego, ażeby właśnie realizować inwestycje drogowe, kolejowe. Jesteśmy w stałym dialogu z wykonawcami tych prac i to nie tylko z dużymi firmami, powiedzmy sobie z wielką dwudziestką, jak ich nazywamy, czy z wielką piętnastką, czyli pod względem wielkości największymi podmiotami realizującymi zamówienia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, czy PKP Polskich Linii Kolejowych, czy Wód Polskich, czy Urzędów Morskich, ale także jesteśmy tutaj w stałym dialogu i kontakcie z samorządowcami, bo przecież samorządy to też istotny portfel zamówień w firmach budowlanych. I dzisiaj no jedno jest wiadomo, że zamieszanie spowodowane, czy skutki wojny na Ukrainie, przerwanie części łańcuchów dostaw, bo trzeba przecież pamiętać, że wiele niezbędnych surowców, materiałów sprowadzanych było nie tylko z Ukrainy, ale również i z Białorusi, z kierunków wschodnich. Zachwianie, przerwanie tych łańcuchów dostaw to nie tylko właśnie problem, powoduje nie tylko problem w siły roboczej, nie tylko problem pracowniczy na polskich budowach, czy w obszarze producenckim, ale także właśnie ten istotny element, czyli brak materiałów budowlanych, ich duży, skokowy wręcz wzrost cen zakupu tych materiałów, trudna dostępność, nieprzewidywalność wręcz dostaw powoduje trudną sytuację na rynku, ale na dzień dzisiejszy. Chciałem tutaj bardzo wyraźnie podkreślić, na dzień dzisiejszy nie stwarza takiej, tworzy pewności, pełnego przekonania, że my musimy w Polsce zatrzymać budowy. Koronawirus w Polsce budów nie zatrzymał i to też między innymi dzięki dialogowi z branżą budowlaną, dzięki dialogowi rządu, dzięki zrozumieniu potrzeb z jednej strony niezbędnych do tego, aby walczyć z koronawirusem, ale z drugiej strony niezbędnych do tego, aby utrzymać ponad milion miejsc pracy. Utrzymaliśmy budowy podczas koronawirusa. Mam nadzieję, bo tutaj też prowadzimy przecież rozmowy nie tylko z ministrem finansów, ale również i chociażby z prokuratorią generalną, bo rzecz dotyczy zamówień publicznych i koniecznych ewentualnie korekt w umowach. A takie korekty wprowadzamy poprzez waloryzację kosztów, waloryzację wartości umów, kosztów realizacji inwestycji. Dzięki temu dialogowi, bardzo szerokiemu dialogowi między z jednej strony z Ministerstwem Finansów, z Prokuratorią Generalną, a z drugiej strony z wykonawcami, mam nadzieję, że znajdziemy rozwiązanie, które utrzyma tempo realizacji inwestycji, nie zagrozi tym budowom, które są w trakcie realizacji, a to jest cel ponad wszystko, panie ministrze, ale też nie zagrozi tym inwestycjom, które, co do których mamy nadzieję, że zostaną niebawem rozpoczęte, bo toczą się postępowania przetargowe, bo przygotowywane są postępowania przetargowe, bo przygotowane są niezbędne dokumenty, aby prowadzić ten proces inwestycyjny. Inwestycje drogowe, kolejowe to jest sztafeta. Panie ministrze, pan powiedział my o tym... tej sztafety przerwać absolutnie nie możemy. Powiedział pan o tych przerwanych łańcuchach dostaw, powiedział pan także o tych rosnących cenach materiałów budowlanych. Także mówiąc o tej waloryzacji, o korekcie tych przetartych umów zawartych na budowy. No ale na przykład jedna z firm z Torunia, jak można przeczytać na portalu Rynek Infrastruktury, zrezygnowała z przebudowy drogi wojewódzkiej nr 152 od Świdwina do Połczyna Zdrojów w województwie zachodniopomorskim, wskazując właśnie na bardzo wysokie ceny materiałów budowlanych. Koszt tej umowy wynosił 54 miliony złotych. Czy pan się nie obawia, że będzie takich więcej firm, które się wycofają?
Nie wiem do końca, co było powodem przerwania budowy drogi wojewódzkiej. No ta firma wskazała właśnie na te wysokie ceny materiału budowlanego. Nie wiem, czy nie była to sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa, który realizował tą inwestycję. Ja mam informacje od przedsiębiorców będących generalnym wykonawcą dużych projektów infrastrukturalnych i oni mówią wprost, że zrobią wszystko, ażeby ten trudny czas, żebyśmy przeszli przez ten trudny czas, żebyśmy nie zatrzymali budów. Oczekują interwencji ze strony, też reakcji, interakcji ze strony rządu. Natomiast z drugiej strony muszę powiedzieć też doświadczenie, chociażby z wczorajszego dnia. Rozmawiałem z burmistrzem Kolna, który informował mnie, że on prowadzi przetargi i rozstrzyga przetargi na inwestycje drogowe teraz w tym trudnym czasie. I te inwestycje drogowe w zakresie oczywiście możliwym do wykonania przez samorząd Kolna, one będą realizowane, te przetargi rozstrzygane są na poziomie przewidywalnym przez zamawiającego. Także często to jest tak, iż w tak trudnym czasie zejście z budowy któregoś przedsiębiorcy powodowane jest innymi przyczynami, aniżeli bezpośrednio chociażby duży wzrost cen. Należałoby zadać pytanie, jaka była wartość kontraktu, który został przyjęty przez wykonawcę robót. Jaka była wartość jego oferty w stosunku do wyliczeń inwestorskich? No bo jeżeli to było na przykład 70 czy 80% wartości kosztorysu inwestorskiego, jeżeli taką wartość oferty złożył i ta oferta została przyjęta, złożył wykonawca, no to dzisiaj w tym trudnym czasie wykonawca może boi się tego, że nie będzie w stanie zrealizować tej inwestycji, będzie musiał dużo dopłacić i dlatego bardziej opłaca mu się zerwać kontrakt, aniżeli płacić kary umowne z tytułu niewywiązania się ze zobowiązania, które nas na siebie przyjął. Chcę jeszcze zapytać o budżet programu Kolej Plus. On został zwiększony z 5,5 miliarda złotych do 11 miliardów złotych, czyli został podwojony. Podstawowe pytanie, jak znalazły się środki na to podwojenie, ale także pytanie, które trasy kolejowe będą modernizowane, bo tutaj zawsze jest bardzo dużo zapowiedzi. Ja pamiętam też takie konferencje dotyczące jeszcze i nawet zarządów Platformy, kolei dużych prędkości, mówiło się o tej trasie Y biegnącej od Warszawy do Poznania i potem rozdwajającej się na Szczecin i na Wrocław. Były zapowiedzi, ale także już przedstawicieli zarządu spółek w zarządów Prawa i Sprawiedliwości. Na przykład Arnold Bresz mówił 2 lata temu, członek zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe, że z Warszawy do Szczecina będziemy jechać w niecałe 4 godziny. No jak sprawdzałem, na razie wedle rozkładu jedziemy prawie 7 godzin. Oczywiście może rozpocznę od tego ostatniego wątku. Te wielkości zostaną osiągnięte, bo przypominam, że tam, gdzie przebudowane zostały linie kolejowe, czas przejazdu znacznie się skrócił i będę bez końca dawał ten przykład linii kolejowej E30. To jest linia kolejowa Wrocław, Opole, Katowice, Kraków, Rzeszów, Przemyśl. Pamiętamy czas przejazdu między Katowicami a Krakowem. Dwie godziny 27 minut, a dzisiaj jest to godzina 30. Ten czas przejazdu po modernizacji linii kolejowych zawsze ulega skróceniu. Po zakończeniu modernizacji linii kolejowej do Szczecina na pewno osiągniemy te wartości, o których mówił wiceprezes PKP PLK, wiceprezes PKP PLK. Ale to będzie tak jak między Katowicami a Krakowem, że dzisiaj czas przejazdu to pociągu pospiesznego to jest około 50 minut. Zaś co do realizacji programów Kolej Plus, przypomnę, że program dworcowy jest realizowany i co rusz oddajemy nowe dworce kolejowe albo dworce kolejowe zrewitalizowane, wyremontowane i możemy mnożyć już
tytuły, możemy mnożyć nazwy miejscowości, w których te dworce kolejowe są oddawane. Zrewitalizowaliśmy, już przebudowaliśmy 7 tysięcy kilometrów szlaków kolejowych. Przed nami kolejne tysiące do rewitalizacji. Kolej Plus to jest też program, który posiada pełne finansowanie. A co do szczegółów tego programu, bądźmy jeszcze chwilę cierpliwi, to już niebawem będzie ogłoszone. Mam nadzieję, że z udziałem pana premiera, bo to już zostało wstępnie uzgodnione, ogłosimy i zakres finansowy już jest znany. Panie ministrze, to na koniec, bo wskażemy, które linie kolejowe w ramach tego programu zostaną zrealizowane, zrewitalizowane czy wybudowane od podstaw. To na koniec tylko jedno pytanie. Jest to program realizowany z samorządami województw na terenie całego naszego kraju. Panie ministrze, to na koniec krótkie pytanie, krótka odpowiedź, ale czy może pan określić, posługując się tym przykładem tej trasy łączącej dwa ważne w Polsce miasta, ośrodki też przemysłowe, Warszawa i Szczecin, kiedy to będzie te około 4 godzin przejazdu? Po tej całej modernizacji. Czas zakończenia tej modernizacji, jak dobrze pamiętam, to jest 2023. To jest ten okres, kiedy powinniśmy już mieć gotową tą linię do pełnych prędkości założonych na zakończenie tego projektu. Bardzo dziękuję. Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury, był gościem Sygnału Dnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.